Panie prezesie, napisał pan książkę Polska naszych marzeń. Posłuchajmy fragmentu tego, co napisał pan o kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Nie sądzę, żeby kanclerstwo Angeli Merkel było wynikiem czystego zbiegu okoliczności. Nie będę jednak tego przeświadczenia rozwijał. Zostawiam to politologom i historykom. Panie prezesie, co pan chciał powiedzieć o Angeli Merkel? A czy pan nie zna polskiego? Co pan chciał powiedzieć? Bardzo wyraźnie zostało. Nie bardzo niewyraźnie. Znaczy, resztę nie będę rozwijał, zostawiam to politologom i historykom. Nie było wynikiem czystego zbiegu okoliczności. Co pan chciał powiedzieć? Z całą pewnością nie było wynikiem czystego zbiegu okoliczności. Było wynikiem, to tak najogólniej rzecz biorąc, tego, że połączyły się dwie części Niemiec, że powstały w związku z tym różnego rodzaju napięcia i że w pewnym momencie potrzebna była osoba z tej wschodniej części Niemiec, z różnego tego rodzaju konsekwencjami, a resztę proszę to zostawić historykom i politykom. Ja nie bardzo mogę, pana o to proszę. Panie prezesie, nie mogę resztę zostawiać historykom, ponieważ z szacunku dla pana, człowieka, który wytrawny polityk od ponad 20 lat na naszej scenie politycznej, który chce być liderem 40-milionowego kraju w środku Europie, muszę traktować pana słowa poważnie. Jeśli to... Ja rozumiem, że pan... Więc chciałbym jeszcze raz zapytać, co pan prezes chciał powiedzieć o Angeli Merkel, bo gdyby to było to, co pan przed sekundą powiedział, to pewnie w swojej książce napisałby to pan dokładnie w ten sposób. A skąd pan to wie? Podejrzewam, bo wie pan, pobrzmiewa w tym zdaniu ton insynuacyjny, który człowiekowi chcącemu być premierem Polski nie przystaje. Tak pan mówi? Tak, tak mówię. To ja na to panu mówię, że stanie na baczność przed jakąkolwiek inną stolicą, nie tą w Warszawie, tylko na przykład tą w Berlinie, naprawdę nie przystoi polskiemu premierowi. I polski premier nie powinien się obawiać kanclerza Niemiec, ani prezydenta, ani premiera Rosji. Powinien pisać to, co uważa w tym momencie za właściwe i stosowne. Ja właśnie to zrobiłem. Czy myśli pan? Z pełną świadomością. Właśnie dlatego, że chcę nie być premierem państwa dużego, ale klienckiego, które jest degradowane przez własne kierownictwo, tylko państwa suwerennego, niepodległego i dzięki temu mogącego załatwiać jasne, swoje sprawy. Myśli pan, że myśli pan, że takie zdania ułatwią panu kontakty z politykiem, liderem, przywódcą naszego sąsiada za granicą, za zachodnią granicą, czy utrudnią? Z całą pewnością nie utrudnią. Nie utrudnią? Nie. To może jeszcze jeden... Ale pan się najwyraźniej tak strasznie obawia tych zewnątrz, naprawdę żal nie, panie prezesie, no, żal mi pana bardzo. Panie prezesie... Pan należy do pewnej formacji w Polsce, niestety bardzo często spotykanej, która nam szkodzi. No. Wam szkodzi? No, szkodzi. A kto to Polsce. Jesteście wy? Szkodzi Polsce. Szkodzą ci, którzy się tak straszliwie obawiają, tych w Berlinie, tych w Moskwie. Ciągle są jakby przytłoczeni tą naszą historią. Wyzwolmy się z polskiej historii, niech pan się też z niej wyzwoli. Panie prezesie, ja tylko... Niech pan pamięta, pan... Panie prezesie, ja tylko chciałem zweryfikować, czy może pan rozwinąć swoją myśl, bo to jest kwestia odpowiedzialności za słowo, która powinna być właściwa no, ludziom chcącym być na czele wielkich narodów. To jest prawda i ja w związku z tą myśl rozwinąłem i wszystko naprawdę jest w porządku i zapewniam pana, że to, co powiedziałem, jest dobrym wstępem do poważnych rozmów z panią Angelą Merkel. I mówi pan, ale nie na takich zasadach, że Niemcy nam blokują port. I mówi pan poważnie. W Szczecinie i mówię poważnie. Ja natomiast by... ci, którzy mają do tego inne podejście, takie pełne obaw jak pan, no to są właśnie ci, którzy doprowadzają do tego, że z nami się kompletnie nie liczą, że pani Steinbach może mówić o Polakach takie rzeczy, że jak gdyby coś takiego powiedziała o Francuzach czy o Żydach, to by takim łukiem wyleciała z niemieckiej polityki. Ale chciałby pan ją wyeliminować z niemieckiej polityki? Ona też szkodzi? Oczywiście, że szkodzi i to bardzo. Ale jak, co pan by chciał zrobić z panią Steinbach, panie prezesie? Chciałbym, żeby w Niemczech traktowano obrażanie Polaków tak samo, jak się traktuje obrażanie Francuzów czy Żydów. Niech pan sobie wyobraża, że tak bym chciał. Ale ja rozumiem, że pan jest z innej formacji, że pan by tego nie chciał, że pan jest zbyt nieśmiały. No może pana dzieci albo wnuki już będą śmieszne. Panie prezesie, jeszcze raz. Może mnie... słuch myli, ale mam wrażenie, że to pan chce być premierem, nie ja.
No ale ja bym też, ja bym też bardzo chciał... To po pierwsze, po drugie, panie prezesie... Wiesz, ale ja bym też bardzo chciał, żeby polscy publicyści i dziennikarze też byli śmielsi. Panie prezesie, do tego pana zachęcam. Ze wszystkich sił, a pan jakoś taką miną napiętą na mnie patrzy. Wie pan, nie chce się na pan dać przekonać. Pan, panie prezesie, jak pan mówi, że wy nam przeszkadzacie, to zastanawiam się i myślę sobie, że jeszcze dzień wyborów nie nastał, a pan już nas dzieli. Panie redaktorze. Wy nam przeszkadzacie. Pewna formacja. Wraca pan do starego języka, panie prezesie. Dlaczego? Nie tak miało być. A czy, przepraszam bardzo, o nas ktoś przypadkiem nie mówił różnych słów, których tutaj nawet nie chcę zacytować? Czy to nie jest tak, że Donald Tusk nieustannie, zresztą też teraz do tego wraca, mówi coś, co ciągle nawiązuje do tych słynnych mocharowych baletów? Panie prezesie, ale pan mówił, że Polska zasługuje na więcej. Polska rzeczywiście zasługuje na więcej. No, zasługuje. No, czy ja kogoś wykluczam, czy ja mówię o kimś... No powiedział pan, przeszkadzacie nam. Pewne formacje. Znaczy... Tak, ci, którzy się boją, boją tego, żeby Polska była dużym i silnym narodem. No pan przed chwilą, przez cały czas tutaj się pytał o jedno zdanie. Ja się pytam, ja nie powiedziałem, że się boję. Angeli Merkel. Czy myśli pan, że niemiecki publicysta, pytając panią Angelę Merkel na temat jej ewentualnej... Angele, no niech będzie, że Angele. Przepraszam bardzo. Otóż pytając na temat jej ewentualnej książki, gdzie by było jedno zdanie o mnie, by się w ten sposób zachowywał? Nie wiem, niech pamiętam, pan szuka tej symetrii. Panie prezesie, niech pan szuka tej symetrii. Pamiętam, więcej pewności siebie, panie prezesie, pamiętam. Więcej polskiej pewności pamiętam siebie. Pamiętam sytuację, kiedy pewna niemiecka gazeta, nie wiem, jacy tam są publicyści, napisała o bardzo ważnym polskim polityku, porównując go do kartofla, i nie odbył się szczyt weimarski. Czy to jest niestanie na baczność, czy to jest inna polityka? Jaka? To była zupełnie inna kwestia i pewien zbieg okoliczności. Niech pan sobie da z tym spokój, bo tam było napisane jeszcze coś więcej. Nie wracajmy do tego, bo w tym momencie pan wchodzi w strefę już naprawdę straszliwej kompromitacji. Bo odwoływać się do takich gazet to naprawdę. Naprawdę, panie redaktorze. Ja się nie odwołuję, to pana ludzie złożyli doniesienie w tej sprawie do prokuratury. Dlaczego pan nie chce nie zdecydować? Nie moi ludzie, tylko jacyś obywatele, którzy Anna uważają... Pan to chyba pan, pana człowiek, nie? To... Nie? To Anna Fotyga złożyła Anna Fotyga do prokuratury. Pan Przemysław Świętej Pamięci Przemysław Gosiewski zajmowali się sprawą osobiście. Tak? Tak, jeden artykuł w jakiejś gazetce zupełnie nieistotnej niemieckiej spowodował, że doszło do niemal konfliktu dyplomatycznego między dwoma wielkimi, podkreślmy, krajami w środku Europy. A pan to mówi z jakąś taką ironią. Ja nie mówię w ogóle, o ironii. Panie prezesie... Pan mówi to z ironią, która, nie ukrywam, bardzo mi się nie podoba, bo naprawdę polski publicysta powinien mieć poważny stosunek do własnego narodu. Zarzuca pan, że mam niepoważny stosunek, dobrze? Ma ja, pana prawo, ja panie prezesie. Ja zarzucam panu tylko to, że pan nie chce przyjąć do wiadomości, że my naprawdę nie musimy się przejmować pojedynczymi zdaniami. Panie prezesie, nawet z całym szacunkiem przez, nasi widzowie, a ogląda nas teraz parę milionów, z całą pewnością nie interesują się moimi poglądami, interesują się pana poglądami. W związku z tym, panie prezesie,